Robaczki moje, pisaliście mi w komentarzach, że chcecie coś więcej o spawaniu. Jak spawać samochody, a jakiego gazu, a jaka spawarka, a jakie co, a jakie sro i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj troszeczkę rozwiniemy sobie temat, powiem wam szczerze, którego i ja potrzebuję, ponieważ też nie jestem jakiś profi w tej dziedzinie, ale postaramy się coś tam ugryźć z tego tematu. Więc jedziemy, a zaczniemy od rodzajów gazu, jakiego używamy do spawania. Ja mam u siebie w warsztacie, mam dwutlenek węgla, mam argon, a trzecia butelka to jest pomieszane dwutlenek węgla i argonu. Nie chodzi o proporcje, nie zagłębiajmy się w to dokładnie. Spawać dzisiaj będziemy tą spawarką. Jest to spawarka MIG175ST IGBT. Tą sobie zostawimy w spokoju. To jest, jakby ktoś z ciekawości się pytał, to jest spawarka ACDC czy ACDC, jak to chce, 200 Puls ST IGBT. I teraz tak. Tu mamy jeszcze spawarkę do plastiku, ale tą tutaj to pominiemy całkowicie dzisiaj. Tą spawarką będziemy, nazwa, co znaczy, MIG175B, czy 175ST, przepraszam, to jest siła, ile ona ma amperów, 175. Następnie IGBT, co znaczy IGBT? IGBT to jest rodzaj tranzystora, to są nowoczesne spawarki, ale to już z głowy, czyli z niczego, nie przeczytam tego. To już trzeba się zagłębić i zapytać pana Wikipedii, bo ja się na tym aż tak nie znam. IGBT, co to znaczy? Słuchajta, IGBT to tranzystor bipolarny z izolowaną bramką, z angielskiego, angielski tranzystor bipolarny z izolowaną bramką, w skrócie IGBT. IGBT jest w stanie osiągnąć wyższą wydajność i oszczędność energii w różnych zastosowaniach wysokiego napięcia i prądu. Cokolwiek to znaczy. Słuchajcie, będziemy spawać dzisiaj tą spawareczką. Ja wam powiem tak na po chłopsku. Może pokażę wam najpierw, jak ona wygląda z bliska. Obejrzyjcie sobie to, powiem wam mniej więcej coś tam mniej więcej o tej spawarce, bo już parę lat ją mam, bodajże ze 4. Jest to firma Stahlwerk, firma niemiecka, chociaż produkowana to i tak jest w Chinach. Tu jest tylko napisane, że jest design i kontrola jakości w Niemczech, a reszta to wiadomo skąd to przypłynęło. Ale jest naprawdę za dobre pieniądze i za, jeżeli chodzi o jakość, wykonanie i praca, ja jestem zadowolony. Jak chcecie link do tej firmy, to ona mnie nie sponsoruje, naprawdę, ale link do tej firmy prześlę, napiszę wam tam w komentarzu. Chcecie, to sobie tam wejdźcie, nie to nie. Obejrzyjcie sobie, jak to wygląda, ta spawarka najpierw. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through. Jak będziemy ten nasz test wykonywać? Dobre pytanie. Jak ja takiego czegoś nigdy nie robiłem. Słuchajcie, powiedzmy tak, mamy argon i dwutlenek węgla i argon z dwutlenkiem węgla wymieszany, czyli że zróbmy tak, A jak argon, D jak dwutlenek węgla. I weźmiemy sobie tutaj naszą blaszkę, podzielimy na długość razy 2 i tutaj zrobimy tak. I tutaj damy sam dwutlenek węgla, tutaj damy, czekajcie, jeszcze tak, o, trochę źle, umówmy się, że tego nie było. Tutaj będzie argon i dwutlenek, a tutaj będzie sam argon. I teraz tak, tutaj sobie będziemy spawać w tej pierwszej rubryce, ona powinna być trochę niżej, no powiedzmy tak, tu. Na najmniejszym napięciu
zrobimy sobie ślaczki na różnego rodzaju gazy, a tutaj na większym troszkę napięciu. I zobaczymy, jak się te trzy gazy będą sprawować. Blacha to jest 1-milimetrowa blacha. Jedziemy. Ja już mam podłączony dwutlenek węgla. Łączymy sobie spawareczkę. I spawarka jest, wszystko jest na minimum. Ona tutaj ma jeszcze tak, tu ma tak, wolty, tu ma ampery, a tutaj jeszcze jest możliwość ustawienia pulsów w tej spawarce. Ciekawostka. Ale my jedziemy teraz wszystko na minimum. O, maska pomniejszona, czyli że żona używała. Ja wiem, że to Basia byście chcieli, żeby przeprowadzała te testy. Ona tam teraz Vito czyści z cholernych naklejek. Niech szlak trafi te naklejki. Zaraz pójdziemy tam zobaczyć, co ona tam robi. Czekajcie, dobra. Czyli dwutlenek węgla, pasek na najmniejszą temperaturę. Słyszeliście, już były takie przerwy. To był nieprawidłowy odgłos spawania. To już wiem. I faktycznie nam posmarkało, ale to zobaczysz sobie za chwilę. Teraz damy większą temperaturę. Prąd. Prąd. Damy wolty, mieliśmy 16 V. Przekręcimy to gdzieś tak na, powiedzmy, 20 będzie za dużo. Na 19 V. Ampery zostawiamy, ponieważ ampery w tej przypadku tej spawarki to jest tak samo posuw drutu. Jedziemy. No już tutaj był całkowicie inny odgłos, chociaż na tą blachę to była za wysoka temperatura, bo już mi tutaj dziurkę wypaliło. Czyli, że za dużo napięcia, albo za długo ciągiem pojechałem. Także to jest kwestia wprawy, kwestia zrobienia odpowiednich prób. Jedziemy dalej, zmieniamy gaz. Teraz sobie założymy mieszankę argonu i dwutlenku węgla. A ciekawostka teraz, nie wiem czy wiesz, dwutlenek węgla w tym przypadku, przynajmniej ja się na tym za bardzo nie znam, jak ktoś wie to niech pisze, ale w tym przypadku, w przypadku tego gazu, jak spalasz całkowicie dwutlenek węgla, to powstaje CO2. Cokolwiek to znaczy. Dobra, tego mamy zrobionego, w dół. Opla, tu jest argon z dwutlenkiem węgla. Oczywiście masz do wglądu zdjęcia. Zapomniałem powiedzieć, ustawiamy gaz w każdym przypadku na 2 bary. Przynajmniej mam licznik. Niektóre liczniki są na litry, a to są liczniki barowe, mam tu zegary. Dobra, mamy teraz argon pomieszany z dwutlenkiem węgla. I jedziemy najpierw na najniższe natężenie prądu, czyli 16. Takie dziwne to trochę. Zobaczmy teraz większe natężenie prądu na 19 znowu. Równo
również nam małą dziurkę wypaliło, ale nieważne. Zmieniamy gaz na gaz argon. Tego ci niestety nie pokażę, ponieważ butelka duża stoi tutaj, wielka, także ja jej tutaj ci nie wyniosę, bo to jest za ciężkie. Ale przynajmniej nie muszę odkręcać tego, tylko mam tutaj z tyłu spawarki szybko złączkę. No. Zimno, twarde te przewody, węże. I to jest czysty argon. I również go ustawiamy na 2 bary. Napięcie znowu najniższe. I podwyższymy sobie teraz na 19. I ja już widzę bajka, czysty argon. I oczywiście tobie też to pokażę. Tylko schłodźmy to najpierw troszkę. Teraz zobacz sobie. To jest nasz dwutlenek węgla. Napięcie na 16 V. Zobacz, jak smarkało. I to było również słychać. To jest napięcie 19 V, ale zaczęły już nam dziury robić. Oczywiście, gdybyśmy spawali punktowo, to by się dało bezproblemowo, nie? I zobacz, jak się temperatura rozchodziła tutaj przy 19 V, a popatrz już, jak się rozchodziła temperatura przy 19 V, przy argonie pomieszany z dwutlenkiem węgla. Zobacz, o ile większe kółeczko było. Tutaj no już ciężko to widzieć, bo zrobiłem 2, ale było mniej więcej to samo co tutaj. Dobra, zobacz teraz tutaj. Argon tak samo wymieszany z dwutlenkiem węgla, tak samo tutaj przy najmniejszym napięciu bardzo smarkał. I ci powiem, że to... A, czekaj. Ostrość. I to tutaj, kurde. Tester ze mnie. I zobacz, tak samo posmarkany jest przy wyższym napięciu. Efekt był identyczny jak tutaj. Jak jechałem ciągiem, to już zaczęło mi tę dziurę wypalać. I teraz zobacz argon. Najmniejszą temperaturę, te 16 V, co tam, znaczy prąd, co mieliśmy, 16 V. Tak samo smarkało, chociaż było w miarę ładnie. Ale jak już dałem 19 V, zobacz, jaki piękny spaw wyszedł. Bardzo ładny spaw. Argon. Taka piękna tutaj linia wyszła. Mało wytopione, ładnie rozlało się i to naprawdę miłości do tego nie włożyłem. Po prostu przejechałem. Czyli, że krótko mówiąc, robaczki, przynajmniej jeżeli chodzi o tą spawarkę, a to jest taka w miarę uniwersalna spawarka, to najlepiej wyszło spawanie argonem. Cenowo zobaczcie sobie, ile kosztuje u was w okolicy. Ale jeżeli chcecie mieć ładny spaw, to przynajmniej w moim przypadku najładniej wyszło argonem. Co wy sądzicie o takim teście? Podejrzewam, że bardzo dużo rzeczy tutaj zrobiłem źle, bo ze mnie tam żaden spawacz. Po prostu spawam blaszki do kupy i to wszystko. Nie mam doświadczenia 50-letniego jako spawacz.
Ale wy na pewno mnie tam poprawicie w komentarzach, albo prześlecie mi swoje opinie, albo swoje doświadczenia, jak to powinno wyglądać, jak ten spaw powinien wyglądać, jakie temperatury, ile gazu się odkręca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także czekam na wasze komentarze. Dajcie łapę, dajcie suba, standard. Chcecie, to dajcie, nie to nie. Postawcie kawkę, jeżeli wam się test podobał. Linki macie w opisie, zostańcie patronem. Będzie więcej wtedy takich testów. Wtedy będzie można inne sprzęty kupić i potestować. Nie ma problema. Czekajcie, przecież wam obiecałem, że pójdziemy do Basi, nie? Zobaczyć, jak jej tam to Vito idzie. Dawać, idziemy. Basia, przerwa, siema. Siema. Co psujesz? Naklejki psuję. Były takie ładne, żółte. Takie to, takie. Ale wiecie co, to cholerstwo tak trudno usunąć. Co to jest, zobaczcie, to jest taka takie złotko z drugiej strony. To są naklejki specjalistyczne. One się kruszy. Ona się w nocy świeci, wiecie, to na straży pożarnej tego. Ale, zobaczcie, ona jak się ją odrywa, tutaj nie ma nic już. Sama folia zostaje, kleju nie ma. Cały klej zostaje na samochodzie. A ten klej jest taki, że nie idzie go żadnym dziadostwem usunąć, żadnym środkiem do usuwania kleju, niczym. Uwierzcie, zobaczcie, próbowaliśmy wszystkiego. Dosłownie, chyba z 10 środków próbowaliśmy, rozpuszczalnikami, na ciepło, na zimno, na sucho, na gorąco, parą wodną, wszystkim. Nie szło, centymetr po centymetrze walka. O, jeszcze widać. Jest naprawdę trudne do usunięcia. Tak, to jest klej jeszcze. Nie idzie tego cholerstwa niczym usunąć. Oczywiście można za pomocą tej gumy specjalnej, okej, okay, tak. Idzie, powoli, ale idzie. Można też za pomocą rozpuszczalnika, ale po pierwsze idzie dużo rozpuszczalnika na to, także jeśli już używamy, to weźmy sobie taki troszkę tańszy rozpuszczalnik. No da się, da radę, tak, da radę, ale to wymaga czasu. Masakra jest, katastrofa po prostu. Dlatego mówię, robimy tego kamperka, robimy, dziwicie się dlaczego tak długo. No zobaczcie, co zostaje po tej gumie, zobaczcie, co to jest. I to nie to, że ta praca jest źle wykonywana, to jest takie dziadostwo. Naprawdę, to jest takie dziadostwo. No ale nie mogliśmy takich naklejek zostawić, no to no nie, nie byłoby ładne. No. No. To tak, więc tak się bawimy. Dokładnie. O. Obiecałem wam, że pokażę wam, co Basia robi i pokazałem. Także ode mnie to wszystko. Pozdrawiamy was. Dajcie suba. Ta jest. I kawę postawcie Basi za tą jej ciężką pracę. Latte macchiato przynajmniej. Nara, hej. Hej.